Teraz to wiesz, komu najlepiej bezdomnym. Nie mieszkać w domu, nie płacić za czynsz, za nic i tak latać. A to tu, a to tam, a bywać. No i ten Włodek się zalicza, bo jak jeszcze matka matką, ale jak matka nie będzie miała na czynsz, czy umrze, to przecież to wszystko stanie. On nie będzie płacił, to to stanie. Przecież matka tu na Saskiej mieszka tego Włodka. I tak zwykle bywa, że traci dom. No dlaczego? Bo ktoś nie płaci. No to matka umrze. Tutaj też miałam takiego na Saskiej Kępę homoseksualistę, któremu matka pozwalała zapraszać tych gejów. Tam do tego parku przychodził. I taki tutaj smutny szedł, bo mama umarła i on dostał eksmisję. A dzisiaj była ta Ewa Blacho czarna. Ewa Blacho. No i ta Ewa Blacho mogła mi powiedzieć, gdzie mogła iść, ale już wszystkich nieuszczęśliwie. Wszystkich nieuszczęśliwie. Ta Ewa Blacho. Taka gruba? No ta gruba. A, wiem. Była w Staszicy, ale tam tak te winka. A ja tak chytrze, wiesz, wypiłam 4 lampki, uciekłam. Taki sok, jeden, dwa. Bo mi się strasznie pić chciało, żeśmy były w paście, tam nie dali nic do tego. Tu jakieś dziadostwo, 0,23 grosze, na poczcie wycofała, to trzeba przepisać. 0,23 grosze zepsuło, bo ona przyjdzie kontroli. Ja, po chuj to ktoś napisał 0,23 grosze i to na oryginalnym tym. Takie, wiesz, jeszcze na poczcie chciałem mi sobie wpisać, ale to wiesz, nie wolę tu wpisać, potem pojadę. Poczta całą noc czynna. Głupia, wypierdolić to łóżko i wiesz, bo mi Breżniew mówił, coś ty mu tam powiedział, że tu jakaś baba rządzi. Ona by chciała rządzić, ale wiesz, ona i tak prymitywna, że... Słuchaj, powiem ci coś, co nie uwierzysz. Słuchaj, Ona ja... zażądała ode mnie, żeby mi obiady przynosił. Słyszysz? Powiedziała, a czemu ty mi obiady nie przynosisz? Ja mówię, ja o to mi obiady Ale przynoszę, to nie o to bo ty chodzi. nie masz Ty czasu. nie musisz Nie masz przynieść. czasu i... Ale Ona tam jakbyś jest tym, nie miał co robić, ona jedzie tą Miesiu, panią, ona tam... jakbyś coś przyniósł, to byś też nie zgrzeszył. Ale Jakbyś nie miał co dlaczego mam robić. nosić obiady? No przestań, człowieku. To by było poniżej mojej godności, żebym ja jej No. obiady przynosił. Przecież ona nie ma nic do roboty, ona się wypierdala po mieście, chuj go wie co robi, to nie może iść na obiad. Ja nie chodzę, bo ja mam coś z żołądkiem, nie mogę nic jeść, kurczę. Dzisiaj bułkę tą zjadłem i jestem zadowolony. Ja nic nie mówię, żeby tyś jej nosił. Ja nic nie mówię. Ja mówię, przestań, nie będę ci radu, Zasiu, dziewczyno, zastanów się, masz szans, jedź sobie Ale tam. powinieneś, jak dają, to mieć siatkę Co i coś innego, brać. gdyby ona była chora na przykład, leżała w łóżku, to jest inna sprawa. Ale jak ona się opierdala po mieście na biznesowych spotkaniach, to nie chce iść na obiad na Lubelską, tam też możesz iść. Tylko, że ona się wstydzi, rozumiesz? Ona się wstydzi, jest głodna. Ona się wstydzi. Zjadłeś to ciasto? Co? To ciasto zjadłeś? Tu nie, tu była resztka ciasta, taki To masz. kawałeczek. Taki kawałeczek był, to zjadłem. Może to jest zimne. Ona nic nie dostanie. Bo to było jest tak ciut-ciut tam Ona i tak coś. ma dużą dupę, to nie musi całą nic jeść. Masz czego, tak ten organizm się sycić. Bo jak nie jesz, to organizm zabiera z tłuszczu, który masz na sobie. No wiesz, ty dałeś 300 zł, ona dała 100, miała 170, ciut mniej, to 120 tam jeszcze, to ja ogórki kupiłam. Także wiesz, piękny koncert, ale młode dzieci i ktoś zepsuje im talent. Młodzi. Pracy.
Bardzo młodzi. Bardzo młodzi byli, bardzo młodzi. Pałacu Staszica, mogłaś być na koncercie. A ja byłam dzisiaj na Brukselskiej, było spotkanie z panią Mareną Lolską. Wspomnienia i w ogóle. Urywki z koncertów. Widziałam tą wystawę arabską. No. A tam parę to by się znalazło. A reszta, bo zwykle bohomazy współczesne. Ale było ciekawe to z tym takim, z tą bramą i palmą. Te kobiety zakrwawione. Nie wiesz, tajemnica. Jeszcze zresztą było jakiegoś młodego pana. Ale reszta to wiecie. No ludzie mają tajemnicę, jak tworzą. Sztuka nie jest oczywista. Sztuka nie jest oczywista. Się mi kolano właśnie wysiadło. Ale mu znalazłam tutaj w schodę. Nie było kiedy. O lala. No ma być mróz. No właśnie, tam ludzie się dziwią, może ja putrzę, że mi nie jest za ciepło. Jak mówię, że mi wtedy je, znaczy trochę było, ale bez przesady. A teraz mi było akurat. Ja się wskoczyła. Jedz, Wiesiu, ten makaron. Ja to zjem na śniadanie już. No. To będzie moje śniadanie. No czekaj, ale będziesz miał tu gorące. Możesz wypić rosołek. Nadpij to. Teraz zostaniesz w rządu. Napiłeś? To jest rosołek. To jest rosołek. No. Oj tam. Też witaminy, no bez przesady, już maryczka co. To nie jest uważaj, bo to może na wierzchu być gorące. Wszystko na ludzi. Ale pachnie cipką to rosołek. Cipka, bo to jest pizdy. Tak, któraś nasiusiała wam do garka, wy się podniecacie. Myślałby kto. No. Jutro idę do kliniki okulistycznej. No. Na szoserów. No lepiej się leczyć jak nie. Nie, ja będę miała ustalenie terminu tego operacji. Że mam zaćmy na jednym. A chyba jutro będzie ta operacja. Jaka nie? Operacja będzie gdzieś za rok? Człowieku, w jakim ty kraju żyjesz? Przecież to jest wszystko chore, no. Na co jutro będziesz miała? Jutro mnie badają pod kątem, które oczko, bo to musi być minimum 50%. No i na operację to się idzie do szpitala, w ciągu 2 dni cię badają i do operacji. Ja 2 dni czekałam. Dobrze, ale cipkę na to miałam się... gołą i już poddaję się. Ale na to się czeka minimum rok. Tak. I po prostu Ukrainka mówi, a ja mówię, bo ja wypiłam, bo Mareczek mi nie przyniósł. No to ładnie, no ja wypiłam kawę ze słoiczka. A mówi do tej Ukrainki, ona będę operowała. Tak. Ja mówię, ale wie pani co? Mi coś serce pika. Jak ona się przejęła, że mi serce, a ja kawę wypiłam zamiast wody, to przecież a ona pijackie oczy, a ona wiesz do mnie mówi tak, o Jezu, serce pika, ja, nic nie będzie. I coś tu podłożyły, jak zasnęłam i się budzę, jakiś żołnierz z lotniska, ja mówię, o witam. I tego, po operacji było, coś ty, po operacji. Wiesiu, masz ci dolej gorącej tej, bo ty nie możesz nie, pić. Ja to... Masz to, wypij to. No właśnie piję. O, teraz dobre. No. Wiesz, myśmy od Anity uciekły z pasty. Też nikt nie widział, że w Pałacu Staszica koncert. Ja no poleciałam za tym Breżniewem, z Arturem i prosto do Pałacu Staszica. Oj. 1,5 godziny koncert. No co? Za długo. Rzecz. Ale młodzi, piękni, ale jeden na skrzypcach, małżeństwo. Na skrzypcach, łysiak. A ona naprawdę jaka chuda, szczupła, ale jak pięknie przypierniczała. Młodzi. Pięknie. Tylko to są początkujący. Ja to tak biorę.
pięknie, pięknie. I takie obserwowałam małżeństwo amerykańskie. I tak, tak obserwowali wszystko, jak ci Polacy tu... No bo wiesz, dla nich to Polish folklore, to wszystko, no. To Azja przecież, my jesteśmy bardzo wspaniale. No także troszeczkę byłem niezadowolona, że to trzeba tam było siedzieć, ale myślę, dawno nie byłam w tym Staszica i te kobiety mnie tam lubią i tak robiła zdjęcia i tu i tam. Oj. Fajnie było. Tylko trzeba było siedzieć w końcu. No tak, coś. Nie, na tych kwiatach niosły. No bym młode, łysiak. Nazwisko, co prawda, takie plebejskie, ale... No tak, nie, nie plebejskie. Będzie. No by jakie. Łysiak bardzo, bardzo szlachetki. Łysiak jest szlachetki. Tam na tej co tam była, się tam nawet niczym nie poczęstują dziady. Ale to nie jest na częstowanie, jak tam jest komercyjna kawiarnia, baba jest na jakimś ryczałcie czy coś, to co ona da ze swojego, no weź ty się zastanów. To nie jest taka formuła, no. Ja byłam tutaj na wężarzu. Dla twojej przyjemności, tylko dlatego, że... Dają na imprezę. No właśnie, na imprezę wtedy miasto ma fundusze na promocję. To jest inna opcja. Ja byłam wczoraj na wernisażu. Myśmy z Rysią przyszły, Rysio spóźnione, ale Rysia mówi, jakieś ciasteczka, jakieś tego Arabowie, piękna wystawa. Słuchajcie, Rysia była ze mną na tym, na Renie Dolskiej dzisiaj. No. Nawet się Rysia oglądała jak człowiek. Nawet pod jakąś taką, ja wiem, taką jakby kamizelę, ale w ręcach przyzwoitości. Cały czas Rysia siedziała w kapeluszu. Czasami tylko tam coś komentowała, tak po nie w czasie, no ale tak. W granicach normy, no tam nikt specjalnie uwagi nie zwraca. No to jest Rysia, to jest Rysia. A do mnie to Rysia oko puściła, no. No dobra, no chce, nie wpuszcza, no. Można by się bronić, cokolwiek. No. Na początku Rysia tak łaziła w tej betce, nie wiadomo po co. Rysia wszystkich obgaduje, nikogo nie lubi. Rysia przede wszystkim sama siebie nie lubi. No i biedra to się najmniej wyżywa. No, nie jest metoda, to wszystko ma krótkie nóżki. To się nazywa agresja przemieszczona. Można dlatego pedałów nie lubić, bo oni nikogo nie kochają. No dobrze, no przepraszam, pedał to jest człowiek, po prostu ma inną chemię w mózgu i tyle, no to są komu przeszkadza. Ale nikogo nie kochają. Tacy też muszą być, poza tym to są fajni ludzie, ja tam lubię. Ja mam tu tego teraz, młodzieży sporo tak tego, jakoś tak, oni mają różne doły i też mam takiego bardzo sympatycznego właśnie geja, 30-paroletniego. No, tam nie ma doły. I on mówi, że go nikt nie kocha, no, że cały świat go. Ja mówię, Bartunio, ciocia Litka cię kocha, no. Jaki Bartunio? No, Bartłomiej ma na imię, no to chyba Bartunio, no nie? No. No. A co, tylko mój syn jako jedyny na całym świecie ma prawo mieć na imię Bartek? No. Jeszcze inne babki. Tak. No. No, tak jak doła. Ja jakoś to wyczułam, to z niego dwoje mówię, skąd wiesz? Ale biedną jestem, tylko to wiem, to ci smutno. No i się wtedy z nim umawiam, to w Lukulusie, bo jego ulubiona kawiarnia i wtedy mu tego wymiatam śmietnik z głowy za latę i jakieś zacne ciasteczko za serduszek. Czego kosztuje? No może kochany 15 zł. Na pozycję terapeuty zapłaci budżet. Co kosztuje? No, ja tym się cieszę, bo my się lubimy. No. Bo za jakiś liczny chłopak, słuchajcie, 1,93 m. No, no. W ogóle rzeźbić, piękne rysy, fantastyczne nogi, eurydyta, oczytany na każdy temat. No ja mówię, Bartuniu, takie dobro się marnuje, może to chociaż bijesz, żeby cię dziewczyny przekotułowały. No. No to się chociaż uśmiechnie. No. Mówi, nie wiem, ja mówię, to idź. A jak mam się dowiedzieć? Ja mówię, no idź na kurwy, to się dowiesz. Ja mówię, jak ty brzydko mówisz? Ja mówię, no mówię, tak jak jest, to jest pani kurwa. To jest po prostu zawód, bardzo zawód, bo musi być. No. Tyle, no.
No to mówi, że się wstydzi. Ja mówię, no to sobie gazetę załóż na głowę, no. No i takie tego nie lubię, no się wstydzi, tak to widzi, no. Tak, tak. No ale mówi, że mi bardzo lubi, ja mówię prawidłowo. No jak można mnie nie lubić, no no jak. No wiesz, każda myszka swój ogonek chwali. No. A co ma nie chwali? No. No. Jakoś tak mi się tak trafiają. W zasadzie ci młodzieńcy, no. Tam mówię, też miał filmy i te zdołowane. Ale ten pod tytułem za dużo obowiązków. No, też pierdoła. No. W tym kraju to każdy ma doła. Każdy ma depresję, bo tu, no, tu nie ma depresji. No. Ale z depresją trzeba sobie poradzić. Praca fizyczna, psa wyprowadzić o pół godziny. Pracy fizycznej wytwarzają się endorfiny. No, a nie tylko leżeć, myśleć, myślenia, nie ma nic, bo się zwoje przepalają, no po cholerę, nigdy w paści dany nie ma depresji, bo nie są myślenia, właśnie. Ma tylko pień mózgu, no. On ma no. Pole obrobić, no, tamtego, no, ma mu rosnąć, ma zebrać, no i tyle ma, wiesz, dzieci spłodzić, naklać się, no, pośmiać się, no i co, jemu źle, bardzo dobrze, po co mu cały mózg? A ci, co mają za dużo mózgu, no to właśnie mają problem. Właśnie. No. Mnie nie kocha. Kochaj się sam najpierw. No. Najpierw się samemu siebie zaakceptuj. Żeby było widać z ciebie, że jesteś zadowolony ze świata i te energie przyciąga innych. No. W takiej płynności. No. O, gdzie to posiałam? A to ty się siadło. No, po to, żebyście nie zapalili przecież. Samo się nie zapaliło to do mnie. Oj, to mi się zobaczyć. Także jeszcze teraz, jak te salcesony są tłuste w Warszawie, to można przechytrzyć te salcesony. To jest jakaś aluzja do mojego tonu. Ja mówię o ludziach bezdomnych, którzy jeszcze tak do teatru na Miodową, czyli tak, w teatrze jest premiera. No to Breżniew poleciał bezdomny, Artur z brzuchem, Anita tłusta. I kto jeszcze poleciał? Jeszcze jedną babkę nasłałam, ale ja już nie chciałam, bo tak, pobiegłam na pocztę, z poczty się wycofałam, dzwoniłam do Litki, bo myślałam tak, Wiesio leży pod drzwiami i teraz tak się wywróciłam, zawróciłam z tej poczty, nie mogłam, nic nie mogę załatwić przez ten. Jutro z Wiesiem będziemy łóżko wynosiły, bo tu strasznie tych pluskiew dużo w tym łóżku. Wynosili, a ja niby na czym mam spać na podłodze? No na parkicie. No weź ty się puknij, w ogóle no. Przestań gadać, czy poczypalam je. 15. Ale my to zrobimy, bo myśmy to chciały. Dobra, to będziecie martwi. One narobiły dzieci. Dobrze. I z tych dzieci ty sobie nie poradzisz. Ty nie wiesz, co dobrze to jest. Dobrze mnie to bije. Bo ty myślisz, To nie jest tak. Nieważne, jest stare mieszkanie, tu nie będzie pluskiew, jak nas nie będzie i tego. I budowlańcy zjedzą wszystkie ściany, wtedy nie będzie. A tak to będą zawsze, więc o co chodzi? W tej chwili nieźle. No. Trzeba. I poza tym idziesz chyba do pracy rano, zdaje mi się, to jest wtorek. Nie wiem, czy pamiętasz, że tu masz. My to łóżka wyrzucimy, czy ja nie wyrzucicie nie łóżka, bo ja muszę na czym spać. Na czym ja mam podłoga spać? Jest, tak, parkiet, na podłodze parkiet, będę spała. No. Akurat, już uważaj. Przecież one już się lecę gnieżdżą, mają to, całe gniazda. No. Nie wiem, czy ty widziałaś. Nie widziałaś. Niech sobie mają. Kupisz drugie łóżko? No, pójdziesz na te badania, to właśnie wtedy my to zrobimy. Więc po co w ogóle gadać, czy potrzeba na 15? No. Słyszałaś? Ja ci mówiłam przez telefon. Bo już jest ciut lepiej, ale one cały czas są. One są strasznie chytre, one udają, one jak jest światło uciekają, a w one są za tą szafą przede wszystkim. Takich nie wyplenisz, nie ma takiej możliwości. Pani Marzenka będzie z nimi walczyła, nie ty, nie twój problem. A ty jeszcze mówisz, może jak ja chcę, to ja tutaj na tym łóżku się położę. Jak ci dałam, no to ty śpi na tym łóżku, bo ty jako ten tłusty salceson mówisz, dobra, że jak ja ci dałam to łóżko, no ty mówisz, że ja może jak chcę, to ja może na tym łóżku się położę. No to nie jest eleganckie. Jeżeli ja ci to łóżko dałam przy policjancie, nawet to powiedziałam, no to ty jesteś jako gość, no to trzymaj się szpanu. No. Właściwie wszystko powiedziane.
la la. Jak i baran dzwonił w czasie koncertu mi na telefon, aż torba mi drżała na kolanach. No ja tak się wychodzi, no jeśli to ważna rzecz. No. Się idzie do kibelka, się odzwani. Ja ją ściskam, a ten baran mi dzwoni. Jak jest na wibracji, no to chyba o to chodzi, żeby dzwonił, nie? Jakbyś chciał, to byś wyłączył w ogóle. Jakby on chciał, to by wyłączył, ale ja nie wyłączyłam, no to... dlatego że on nie chciał wyłączyć. No to pretensja do Pana Boga. No. Ale zawsze jakiś baran zaczyna dzwonić, jakiś no, koncert. No wiesz, jesteś w pracy, to może poszukują, może coś tam. Trudno. Co ty kręcisz? Ja mówię o koncercie, ja nie mówię o pracy. Ja mówię o koncercie. No ale dobrze, ktoś dzwonił w jakimś celu po coś, no. Niewątpliwie, no co, posłucha dzwoni? Na inne całkiem telefony, ja oddzwoniłam tam. Jakiś facet nieznany, jakieś coś, ja mówię, pomyłka. I już. Dobrze, no. No ale dzwoniłam, też do ciebie się nie odezwałaś. Słuchaj, jak powiedziałam ci, ja jadę, ja nie słyszę, ile razy wszystkim mówiłam. No. Telefon noszą na szyi, na sznurku. To niech sobie noszą. No. Nie dostaną raka mózgu, to niech sobie noszą. No. Ja mam telefon w tobie. Jak słyszę, to odbieram. Nie słyszę, nie odbieram. No to powiedziałam, o której mniej więcej będzie, no i tyle, no. To okazało, że no, to trochę dłużej sprawa, no. No tamte premiery w teatrze i studenckim są bardzo fajne, bardzo fajne. I tam Anita poszła, ja nie poszłam, mówi, ja tam pójdę, jak tam trzeba 2 godziny siedzieć, głupia nie jestem, 2 godziny będę siedzieć i szybko, szybko, szybko i tak. No. O właśnie, co tu jest? Tam jest makaron, ja chcę to jeść. Tak, zajdź. Muszę się oklapać, padły jak koni. No wasz. Bo nawet na mieście mówił Breżniew, mówi, jakaś baba do ciebie się wprowadziła i chciałaby się rządzić. Ja mówię, słuchaj, każda baba chce się rządzić. Czym to się rządzi? Co to jest do rządzenia, no? Kurczę. Ale on jest taki głupi, że już tu miał jechać 2 razy. A poza tym, co jemu do tego? On się nie wcina w nie swoje. Mogłeś dać w nosie takie... On się wcina w wino. Już tu jechał jechać 2 razy, nie, miał. I tam miał wino i ja go uciekłam od niego. Nie, żeby się, wiesz, pieprzał. No. A po co taki wariat? Także radio Conchita, proszę z nami.
Mareczek Gęga. Takie radio, że nic nie leci. Ta Rysia to ona już do niczego się nie nadaje. No nieźle wyglądała, bo żeby się komuś podlizać, to ona musi wyglądać. No. W miarę tak. No. Same stare daby przyszły, to co on miał się zachowywać? On musiał być cicho, bo była cicha sytuacja. On był cicho, a tak to by zaraz zaczął szaleć. I te podśmiechujki jakieś robić. On ma młode pomysły. Tu chodzi o to, że to może być stary facet, bo właściwie Rysia jest bardzo stara. No właśnie, nie każdy to wie, że Rysia ma koło setki. Ale ona ma młode pomysły. Bo to o to chodzi w Ameryce. I Rysia chciała tę Amerykę podrobić, to ona młode pomysły naśladuje. Rysia wszędzie była. Ona była już i aktorką, i w Teatrze Roma w balecie śpiewała, i tu, i tam. To chyba musi mieć pod 80. On by się chyba nigdy nie przyznał, ile ma lat. Ale złośliwa jest, bo wczoraj w teatrze komedia mówi, że Anita tyle się nażarła, a Arek mówi dzisiaj, no to każdy się nażarł, czyli on ma już takie bardziej
prostolinijne podejście. To każdy się nażarł, ale mówił o tym Włodku złodzieju, że tak dużo było, a on jeszcze wkładał. Anita usprawiedliwiona, ten Włodek do mnie mówi: o, że ja nie chodzę na ten, ja mówię, idioto, ty wyszedłeś na złodzieja, bo tu 8 butelek ukradłeś, na ciebie narzekają i ty do mnie, do kobiety uczciwej, jak ja poszłam do pracy, do kobiety uczciwej takie głupoty wygadujesz. A dzisiaj pałacu Staszica. No, oczywiście, że on nie jest biedny. Ale mózg ma poroniony. Jego matka tu na Saskiej mieszka. To jak jemu co nie wypali, to matka pomoże. No. Młodzi artyści, dobrze się zapowiadający. Ale pięknie, naprawdę, takie brawa dostali. Jest małżeństwo, bo i on łysiak, i ona łysiak. Zaraz Państwu pokażę ulotkę, nie będąc gołosłowną. A ja wtedy, kiedy byłam młodą pielęgniarką, lekarką, to uśmierciłam więcej ludzi jak teraz, bo teraz ja się lituję, ja daruję. Maciej Łabecki, Aleksandra Łysiak-Łabecka. Pan Chopin, salon muzyczny w Pałacu Staszica. Maciej Łabecki, skrzypce. Aleksandra Łysiak-Łabecka, fortepian. Ludwik van Beethoven, bardzo trudne były. Camille Saint-Saëns. Tak, Ernst. No. Chopin. Liszt. No. Bardzo trudne było. No, to ciekawe. Ja na przykład, jak mój tatuś mnie chwali, to słyszę wtedy Rapsodię Mariniecką. Na Rzeczona Batoniego albo Bolero Ravela. Maciej Łabecki,
studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi i w Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i za granicą, i w Łodzi. Od wielu lat prowadzi klasy skrzypiec i kameralistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi. Występował w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech, Niemczech, Czechach, Luksemburg, Francja, Belgia, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Holandia. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych konkursach mistrzowskich. Aleksandra Łysiak-Łabecka jest absolwentką Łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, profesor Koreckiej-Szoszkowskiej oraz w klasie kameralistyki profesora Bogosława Pikały, profesora Hein Romanowicz, asystenta Marcina Kawczyńskiego. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich profesorów jak Andrzej Jasiński, Bronisława Kawalla, Josi Reszew, Grzegorz Kurzyński, Waldemar Wojtal, Kurt Scheiber, Rudolf Majsto, laureatka nagród i wyróżnień na festiwalach muzycznych zarówno jako pianistka, jako wokalistka. Międzynarodowy konkurs muzyki kameralnej imieniem Macewicza Kleinsta 2007 w Łodzi. W Katowicach 2-3. Noce bluesowe. W Rawie Mazej Festiwal. W Tychach. Doskonała. Uwielbia blues, szczególnie na lepę. Kiedy było mało. Dokonała wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Ale młodziutka, piękna, czarna. Jej nagranie zostało umieszczone w albumie Antologia Polskiego Bluesa. Wydawnictwo numer, wytwórni numer i Omerta Art. Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako pianistka. Od kilku lat występuje razem z mężem Maciejem Łabeckim oraz zespołem Leaders. No ja jako wokalistka, to ja bym się mogła popisać wokalem, ale po prostu to było skrzypce i fortepian. Także piękny koncert miałbyśmy, coś wspaniałego. Także proszę Państwa, żadna tam rolska, żadna tam wolska, dajcie spokój. Wspaniałe, wspaniałe. Ale my się po prostu z Jasią spotykamy na Saskim Kępie. Tutaj jest choroba na dziadostwo. Choroba na żydostwo, może nawet arabki się ktoś może by poradził wczoraj. Ale tak, świadków Jehowy się nie poradzisz, bo nie ma mormonów, nie poradzisz się, bo nie ma ewangelików ani prawosławnych, nie poradzisz się, bo nie ma. No i te mohery są zagubione i szukają szczęścia. Także proszę Państwa, proszę pozostać z naszym radiem. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby i proszę się modlić do Matki Boskiej Polski. Langstrom Extra, Radio Koncita. Tańczy jego ciało. Jest 11 minut po godzinie 13. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, postawa, niech opadnie kłamstwa.
Poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu w polityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Hadasza, a więc człowieka, który wiele razy był rozpoznawany pod krzyżem, później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza, również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu, tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona. Dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie z samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby z pierwszych stron gazet. Ale na pewno sprawa nie jednostkowa, bo proszę sobie przypomnieć, że główna teza krytyków pewnego układu pookrągłostołowego, który nie dokonał dekomunizacji i pełnej lustracji, główna teza jest taka, że to dziedzictwo PRL-u ciążyło i ciąży jeszcze, ale przede wszystkim ciążyło na III Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierze
wziąłem pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szachy Kiszczaka, a zarazem sprawa Lecha Wałęsy i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70. Ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jaka była rola, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 89 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję. I teraz oczywiście to jest postać kluczowa z pierwszych stron gazet, prezydent i tak dalej, ale takich ludzi różnorako uwikłanych w tę przeszłość jest miara i wydaje się, że przykład tego nieszczęśnika ilustruje w jakimś sensie nie tylko jego powiedzmy jakieś poplątanie charakterologiczne, bo pamiętajmy, jeśli ktoś tego typu prowokacje robił pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a z drugiej strony widać było, że to jest prowokacja, a nie jego działanie, powiedzmy, zgodne z intencją, jaką mogłoby to być opisywane, no to mamy do czynienia z jakimś takim bardzo charakterem poplątanym, a z drugiej strony widzimy, że niekoniecznie jest to działanie samodzielne, czyli dowiadomo jest, jak była rozgrywana katastrofa smoleńska, jak była kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu rozgrywana, jak tutaj były uwikłane różne środowiska typu środowisko Janusza Polikota. Jeśli do tego nałożymy pewne powiązania ze służbami PRL-owskimi zapewnione, a będzie zapewnione pewne uzależnienia w tym zakresie, no to nam to o wiele więcej mówi o tym zachowaniu, o zachowaniu tego człowieka. Ale z drugiej strony mówi nam to, czym III Rzeczpospolita była, że jest to brzemie komunizmu, postkomunizmu bardzo tutaj ciążyło i wciąż jeszcze ciąży, wciąż jest pewnym zadaniem dla obecnych władz i dla obecnego pokolenia, żeby to ten garb z Rzeczpospolitej zrzucić. No właśnie, bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale pewnego rodzaju systemu, a także różnego rodzaju oddziaływań, podejmowanych decyzji przecież przez te 27 lat, które później skutkują na życiu wewnętrznym ojczyzny, no i relacjach także międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to, co jest w naszych szafach, to zapewne i dużo więcej jest w szafach poza granicami. No to jest ostatecznie, gdybyśmy tak chcieli skwitować to, o czym mówimy, jest kwestią niezależności Rzeczpospolitej oczywiście, bo im więcej ludzi aktywnych w życiu publicznym, w jakimkolwiek aspekcie tego życia, ma tego typu uwarunkowania i uzależnienia, tym jest gorzej dla zdrowia tego państwa, a zarazem do jego samodzielności. No to jest rzecz oczywista. Ktokolwiek ma takie narzędzia szantażu lub wpływu, absolutnie jest w stanie jakby manipulować biegiem wydarzeń, a ta manipulacja kończy się źle dla samego państwa. Został zaprzysiężony, to już drugi temat, który chciałbym na początku tygodnia poruszyć, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Grzegorz Jędrejka. Pan prezydent podczas zaprzysiężenia mówił, niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego i to jest też o tyle ważna nominacja, że Trybunał Konstytucyjny jutro ma zebrać się w pełnym składzie. Pierwszy raz, odkąd jego prezesem została pani sędzia Julia Przyłębska i to ona ma przewodniczyć obradom Trybunału. Będzie także sędzią sprawozdawcą. Temu posiedzeniu zapewne będzie się wiele mediów i nie tylko przypatrywać, no bowiem są głosy w Trybunale Konstytucyjnym, że w Trybunale są problemy, że zdaniem niektórych sędziów Sąd Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej nie pracuje prawidłowo, że należałoby się nad sposobem procedowania zastanowić, że te sprawy też nie idą tak, jak miały iść, tylko są odkładane.
Pani sędzia, zdaniem tych, którzy tak twierdzą, nie widzi potrzeby rozmowy i decyzje miałyby nie podlegać dyskusji, konsultacji. Czy Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem będzie w dalszym ciągu istniał jako temat, czy też ta sprawa będzie rozwiązywana tak, jak rozwiązana być powinna? Czy Polacy będą znowu słyszeć o Trybunale? Wydaje się, że będą słyszeć. To nie za sprawą tego, co się wewnątrz Trybunału dzieje, chociaż tam, jak wiemy, są sędziowie z różnych nominacji poprzedniej ekipy i obecnej, więc na pewno wewnątrz łona tego Trybunału będą różne spory, ale wydaje się, czy różnice zdań, wydaje się to być nawet rzeczą naturalną i wcale nie dziwną. Natomiast kwestia jest taka, że widzimy, że Komisja Europejska, przynajmniej w osobie Timmermansa, jest specjalnie zorientowanego rzeczywiście w niuansach prawnych i konstytucyjnych Polski. Chce tę sprawę grzać. Oczywiście jest pytanie, dlaczego nie jest to kwestia wewnętrzna związana z kondycją samego Trybunału, w moim przekonaniu, ale jest to jak gdyby konsekwencja pewnej układanki międzynarodowej i pragnienia jednak albo upokorzenia Polski, albo nawet ukarania, no bo wiadomo jest, że szczególnie dla środowisk lewicowych, a wydaje się, że Timmermans reprezentuje je w dużym stopniu, kwestia rządów prawicowych w Polsce jest kwestią na tyle nieakceptowalną, że no, cały czas się to dzieje. Druga rzecz taka, że tworzy się pewna nowa konfiguracja geopolityczna. Wielu bierze pod uwagę możliwość rozpadu Unii Europejskiej, a więc będą się tworzyć nowe konstelacje i tutaj Polskę starano by się zmarginalizować, bo wiemy o tym, że nawet jeśli na szczyt G20 będzie ona zaproszona, to odzyskuje swoją bardzo ważną pozycję podmiotową na arenie międzynarodowej po wizycie Angeli Merkel na przykład i tak dalej. Więc toczy się pewna gra o Polskę. Natomiast już w tej chwili o wiele bardziej to, co się zwie wewnętrznym życiem politycznym Polski, nawet tym opozycyjnym, czy w wydaniu prasowym, czy w wydaniu ściśle parlamentarnym, jest używane nieraz jako narzędzie tych zewnętrznych sił, a nie odwrotnie, bo wiemy o tym, że wielokrotnie oceniano, że to polska opozycja animuje zewnętrzne ataki na Polskę, ale jest też odwrotnie. To zewnętrzne czynniki geopolityczne, które nie widzą podmiotowej pozycji dla Polski, używają w sposób cyniczny środowisk lewicowo-liberalnych po to, żeby animować pewne konflikty, a zarazem osłabiać całą państwowość polską i jej podmiotowość na arenie międzynarodowej. To się dzieje. Natomiast drugi kontekst tego wszystkiego, to już tyle nie jest nawet spór o Trybunał Konstytucyjny, on będzie tłem, ale jest spór o reformę polskiego sądownictwa. Doskonale wiemy, że przygotowany projekt zmian jest oprotestowany przez te środowiska, nazwijmy, wymiaru sprawiedliwości czy z wymiaru sądowniczego i okupują się jak gdyby na różnych pozycjach, twierdząc, że niezależność sądów jest tak daleko posunięta, iż one same jak gdyby powinny się korporacyjnie tylko rządzić i nie ma możliwości zewnętrznego, czyli politycznego wpływu na bieg tego, co się w tych organach dzieje. W związku z czym jest taka wojna informacyjna. Podgrzewanie Trybunału Konstytucyjnego jest po to, ażeby użyć tego do tej walki. Panie profesorze, wspomniał pan także o tym kontekście europejskim. Znamy sprawę Timmermansa, który tak jakby uwziął się na Polskę, a może reprezentuje jakieś interesy i jest tym, który właśnie ma krzyczeć i ciągle strofuje Polskę. Z drugiej strony kłopoty Martina Schulza, który przecież został szefem niedawno, został szefem SPD, został szefem SPD na kandydatem na kanclerza Niemiec. Okazało się, że teraz ma przewagę nad Angelą Merkel.
dwie kadencje był szefem Parlamentu Europejskiego, no nic się do niego nie przyklejało, no poza zachowaniem, poza również wobec Polski naturalnie, ale no nie było żadnych sensacji specjalnie wyjmowanych na światło dzienne z nim związanych, teraz są. Dlaczego? Jest to dobre pytanie, zresztą dzisiaj podejmowane przez portal Politycy.pl i nie tylko. Otóż wiemy o tym, że sam Scholz był, znaczy w ogóle ta sytuacja była antypolsko przez Parlament Europejski inspirowana. Bezwzględnie obecny szef socjaldemokratów w Niemczech spełniał rolę Timmermansa, tylko jeszcze bardziej był w tym zapiekły. Natomiast w tej chwili jako kandydat na kanclerza Niemiec to nie może wypowiadać się tak niedyplomatycznie, bo wiadomo jest, że raz to mogłoby szkodzić jego wizerunkowi, a dwa też relacjom polsko-niemieckim. Zresztą jeśli on by został kanclerzem, to sądzę, że te relacje by się mogły znacząco pogorszyć z wielu względów, również z powodów jego bardzo takiego ideologicznego podejścia do polityki. Jest to polityk radykalnie opowiadający się po stronie lewicowej. Natomiast druga rzecz to są te rzeczywiście skandale finansowe, które się pojawiają. Rzecz znamienna, bo to się dopiero ujawniło w momencie, kiedy on przejawiał czy wyraził te ambicje polityczne i rzeczywiście to może być dokładnie odzwierciedlenie pewnej wewnętrznej walki niemieckiej, a zarazem ogólnoeuropejskiej. Otóż Angela Merkel została zdefiniowana przez środowiska euroentuzjastyczne jako ostatnia nadzieja dla rozpadającej się Unii. Po Brexicie te tendencje odśrodkowe są na tyle silne, że środowiska federacyjne naprawdę są przerażone każdymi zbliżającymi się wyborami, a przed nami wybory we Francji, w Holandii, wręcz w krajach, gdzie ten ruch eurosceptyczny mocno narasta. Zresztą no, w samych Niemczech on jest już silny. W związku z czym wiadomo jest, że Angela Merkel ma pewną pozycję międzynarodową i pewną sprawność w tym zakresie. Sam Scholz jest kontrowersyjny i prawdopodobnie te rzeczy, które są mu dzisiaj wyciągane, być może zupełnie prawdziwe, ale tak jak ojciec słusznie zauważył, dlaczego teraz, to są w tym kontekście. I pytanie jest, czy nie wyolbrzymiane, to już jest pytanie merytoryczne, natomiast w sferze tej gierki politycznej ma to drugorzędne znaczenie, chodzi nade wszystko o obniżenie jego poparcia, jego pozycji, bo wiadomo jest, że kiedy został tym szefem SPD, radykalnie poparcie dla partii, dla niego samego jako kandydata na kanclerza wzrosło, ale to jest to doświadczenie, zresztą dziennikarze polscy to bardzo umiejętnie podchwycili, doświadcza pewnej presji, którą sam niedawno wywierał na Polskę, a z przyczyn zupełnie bezsensownych czy bezpodstawnych, natomiast też takich argumentów używał, które po prostu były od strony merytorycznej nie do utrzymania. No jest to pewne doświadczenie, natomiast musimy wiedzieć, że w kontekście ogólnoeuropejskim toczy się w tej chwili gra o to, czy uda się Unię w starym kształcie utrzymać, czy też ona będzie się rozpadać i redefiniować na nowo poprzez różne lokalne bardziej układanki czy koalicje. Angela Merkel jest dla tych starych federalistów nadzieją, a jeśli Martin Schulz wygra, no to absolutnie ona wypada z tej gry, a on no, w każdym tego słowa znaczeniu jest postacią konfliktową. Proszę sobie przypomnieć jeszcze czasy Berlusconiego, który no nie w niewybrednych słowach opisywał go, prawda, czy porównywał do pewnych zachowań jeszcze z czasów hitlerowskich, więc postać kontrowersyjna, która z pewnością nie będzie sklejać, ale wywoływać pewne konflikty. A w tych grach politycznych widzimy, że element taki prasowy, czy pewnych skandali z tym związanych, zwłaszcza dotyczących korupcji, powodują, czy mogą powodować osłabienie poszczególnych kandydatów. Ja przypomnę choćby kandydaturę prezydenta